Witaj na kolejnej lekcji. Dziś porozmawiamy sobie o przyrządach i pomocach przyrodnika. Jedną z najważniejszych rzeczy, jako młody przyrodnik, którym jesteś, jest prowadzenie obserwacji przyrodniczych. Do tego zadania musisz się jednak dobrze przygotować. Jak pamiętasz z poprzedniej lekcji, omówiliśmy sobie zmysły. Jednym z pierwszych zmysłów, jakie omówiliśmy, był wzrok. Dzisiaj powiemy sobie, jak możemy rozszerzyć umiejętności naszego zmysłu wzroku. Zastanówmy się teraz wspólnie, jak możemy tego dokonać. Chciałbym, abyś wyobraził sobie, że jesteś piratem i masz swój własny statek. To pomoże nam uzmysłowić sobie, jak bardzo ważnym jest dostrzeżenie statków przeciwnika. Jeżeli dostrzeżesz dany statek z bardzo daleka, to jesteś w stanie go ominąć. Jednocześnie, jeżeli zobaczysz jakąś fajną wyspę z daleka, jesteś w stanie ją podbić i stać się jej właścicielem. W tej chwili omówiliśmy sobie lornetkę i jak bardzo ważnym przyrządem ona jest. Dalej, jeżeli jesteś piratem, który ma mapę otaczającego go świata, wtedy możesz dokładnie wiedzieć, gdzie płyniesz, skąd płyniesz, dokąd płyniesz i dlaczego tam płyniesz. Jeżeli nie masz map, to płyniesz tak naprawdę donikąd i nie wiesz, czy bezmierna masa wody, która cię otacza, prowadzi gdziekolwiek. Jesteś jednak dobrze przygotowanym piratem. Dobrze przygotowany pirat ma lornetkę, ma mapę. Ale czymże jest mapa bez kompasu? Jeżeli dookoła nas jest tylko woda, w jaki sposób jesteśmy w stanie określić położenie naszego statku i dokąd płyniemy? Bardzo, bardzo dawno temu wykorzystywano do tego celu gwiazdy na niebie. Jednak w chwili obecnej jesteśmy lepiej do tego celu przystosowani i możemy skorzystać z kompasu. Za pomocą kompasu jest bardzo łatwo wyznaczyć, gdzie jest północ, więc cały czas możemy utrzymywać ten sam kurs statku. Dobrze, teraz po bardzo, bardzo długiej podróży, o ile nie dopadł Was szkorbut lub nuda, dotarliśmy do Wyspy Piratów. Na szczęście mamy plany tej wyspy, mamy również kompas ze sobą. Co jeszcze będzie nam potrzebne, aby odkryć skarb ukryty na tej wyspie? Na mapie zaznaczono odległości, które trzeba przebyć, aby odnaleźć skarb. Bardzo dawno temu ludzie odmierzali odległości za pomocą kroków. Jednak wyobraź sobie, że twoje kroki są znacznie mniejsze niż osoby bardzo wysokiej, więc kroki każdego człowieka są różne. Nie możemy w ten sposób odmierzać odległości. Ludzie więc wymyślili metry i w ten sposób odmierzamy odległość. Na Wyspie Skarbów więc niezwykle przydatnym będzie taśma miernicza. W naszym poszukiwaniu skarbów dotarliśmy do środka wyspy, gdzie znajduje się bardzo malutka zagadka. Ona jest tak mała, że nie sposób jej odczytać gołym okiem. Do odczytania tej zagadki potrzebujemy użyć lupy, która powiększa obraz od 8 do 10 razy. Jeżeli chcemy zobaczyć świat nawet w większym powiększeniu, musimy do tego celu użyć mikroskopu. Mikroskop potrafi pokazać nam skład komórkowy rzeczy tak małych, jak najcieńsza warstwa skóry cebuli lub bakterie żyjące w kropli wody. Zapamiętaj, że pod mikroskopem możemy zobaczyć rzeczy niewidoczne gołym okiem. Zagadka, którą odkryliśmy dzięki lupie, jest taką kremowo-przeźroczystą błoną. Po bliższych oględzinach okazuje się, że jest to skóra węża. Węże, kiedy rosną, pozbywają się starej skóry
To jest właśnie pozostałość tej starej, małej skóry. W ten właśnie oto sposób odkryłeś skarb naszej wyspy. Skarbem naszej wyspy są węże. Węże, które występują tylko i wyłącznie na tej wyspie, są więc niezwykle, niezwykle cenne. I należy je chronić. Zastanów się, czy jeżeli odkryłeś jakąś wyspę skarbów, czy twoi przyjaciele na pewno ci w to uwierzą. I tutaj bardzo, ale to bardzo przydaje nam się kamera lub aparat fotograficzny dla utrwalenia wyników naszych badań. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia na kolejnej lekcji.